Jest w końcu. Oż ty, centymetry. Dzień dobry. Długo czekałem na taki delikatny, deszczowy dzień. Od wczoraj pada, ale dzisiaj nie wieje, przynajmniej na razie. W związku z tym prawdopodobnie dzisiaj będzie bardzo mało wędkarzy, a zwłaszcza na tej stronie zbiornika. Nie da się zostawić blisko samochodu, więc obstawiam, że raczej nikt w prawo ode mnie się nie pojawi, a bardzo chciałem spróbować specyficznego łowienia. Kiedyś byłem w tym miejscu, jedną wędką ładuję na wprost, 115-120 metrów, fajna górka. Mam nadzieję, że uda się dorzucać, natomiast to jest takie, zobaczymy co się stanie. A głównym planem jest łowienie tam, w tej wnęce, w wyspie. Wiele razy widziałem tam spławy pięknych ryb. Z żadnego stanowiska nie da się tam rzucać na wprost, trzeba rzucać stąd, po skosie. Dystans? Chciałbym to 120 osiągać, będę pewien, że rzucam tam gdzie chcę, a jak wyjdzie? Zobaczymy. Wszystko co mam to towar z ostatniego łowienia, które było 4 dni temu. Natomiast ostatnio jest na tyle zimno, że pozostawiony w samochodzie po prostu przetrwał, nic mu się nie stało. Jedynie mam wrażenie, że zdecydowanie za mocno go domoczyłem, bardzo mocno się klei. Ale dzięki temu będziemy mogli słać nasz podajnik z całej siły i chyba bez ryzyka, że cokolwiek się rozpadnie po drodze. A to, czy on się nad nie rozpuści w 5 sekund, 7 czy 30, myślę, że nie będzie miało większego znaczenia. Moje zadanie dzisiaj jest bardzo proste. W dwóch bluzach i grubej kurtce przeciwdeszczowej od kombinezonu rzucać tak mocno, jak tylko potrafię. I o to chodzi w dzisiejszym łowieniu. Im dalej rzucę, tym prawdopodobnie więcej złowię. Dodatkowo da się tutaj wejść kawałek do wody za daleko, więc jeszcze rzucę 2 metry dalej. Łohoho, idealnie. Piękny rzut. Mój towar też przez to, że go bardzo mocno domoczyłem, jest znacznie cięższy niż poprzednio, więc też powinno się troszeczkę łatwiej rzucać. A widać, że tutaj plecionka nie była używana, bo ledwo schodzi z kołowrotka. Łowiłem już z tej górki na wprost. Pamiętam, że nie było jakoś rewelacyjnie, ale coś się działo. Próbowałem chyba cały jeden raz, więc jest to też średnio miarodajne. Zobaczymy, co się tam będzie działo dzisiaj, ale i tak to, co mnie interesuje, to prawa wędka. Do rzutu prawą wędką będę też dosyć spory kawałek odchodził w bok. Głównie po to, żeby przy rzucie nie zaczepić o wędkę, parasol, fotel. I tak samo jak wcześniej, kawałek idziemy do wody, jeszcze wydłużymy ten rzut i to jest wyzwanie. Pięknie, ależ mi się podoba to łowienie dzisiaj. Jeszcze ledwo rzuciłem, ale już mi się podoba. Nic nie bierze, wiadomo, takie kombinowane łowienie, mamy 8 stopni, deszcz, woda już się bardzo mocno wychładza. I kombinowanie, jak się dobrać do tych ryb jakoś dziwnie, po skosach, w dziwnych miejscach, to jest moje łowienie, zdecydowanie. Jeszcze jeżeli się okaże, że tam są zaczepy, a na pewno są, to już jestem w domu. Po czasie opadania podajników na obu wędkach obstawiam, że łowię na mniej więcej 1,5 do 2 metrów na obu kijach. Jak na taką pogodę? No to jest specyficzny plan, nie? Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co jest? O, mamy rybę z górki. Na wprost nas. No jak szybko. Tylko nie zdążyłem drugiego zestawu dopiąć. Trochę sobie to przesuniemy. Będę dopinał w tym czasie. Mam dosyć spory balon na plecionce. Nie chciałbym, żeby druga rybka mi się wplątała w to. Ostatnio na tej wodzie, czyli na poprzednim filmie, połowiłem karasi i małych karpików. Ja tak liczę na tą prawą wędkę dzisiaj, że tam się będą cuda działy. Bo wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym po prostu nikt nie łowi. W sezonie nie ma możliwości tam wędkować. Po pierwsze dlatego, że wszędzie jest sporo plażowiczów, więc w ogóle jest to miejsce takie niezbyt wędkarskie. A po drugie, kiedy wędkarzy nad wodą jest dużo, to prawdopodobnie bym ich przecinał takimi rzutami. Tu rybka nam idzie w linii, więc potwora mieć raczej nie będziemy. A podbierak zostawiłem gdzieś za plecami, zaraz to ogarniemy. Prawie cały rozłożony nawet, na jeden element, co prawda. Ale rozłożony. Chociaż liczę na tą prawą stronę po raz kolejny.
Bardzo. Prawie na pewno mamy kałasia. Z takiego dalekiego rzutu. Chodź, panie Kałasiu. Musisz być kałasiem. Tak jest. Pięknie nam szedł w linii. Nic nie robił po drodze. Ładna rybka. 20, 37 na oko. Nie chcę go wypuszczać przy brzegu, bo jest płytko i mocno zamulone. Idź kawałek dalej. Nie wpuszczaj karasi tam. Daj coś dużego złowić w końcu. Powtóreczka. Idziemy do wody. Ile się da? Mniej więcej tyle. Kołowrotek, beton. Fajnie jest mieć wszystkie palce. Tym razem rzucam samym metod miksem. Jasny gwint, chyba za daleko, co? Nie, jeszcze ok. Ponieważ w poprzednim rzucie zostało mi trochę peletu w podajniku, teraz rzucam samym metod miksem. Natomiast szybko doszedłem sam do wniosku, że ten pelet to mi nie dojdzie, bo dzisiaj trochę zimno i deszczowo, więc będzie potrzebne dodanie jakiegoś metod miksu suchego. I żeby już nie było wpadek, będzie podbierak w gotowości. Dopinam zestawy. Chwilę jeszcze posiedzę, bo pada trochę mocniej. I skoczymy po metod mix albo trochę peletu suchego. Czymś to trochę wysuszymy na pewno. O kurde! Ładna ryba. Spod wyspy miałem nosa, co? I teraz pytanie, ile tam jest badyli? Nie przegruntowałem tego nic a nic. Nawet raz nie rzuciłem kontrolnie, poszedłem na żywioł. I to jest dobra ryba bankowo. 100%. Żeby tylko stamtąd wyjechała. Jak już nam wyjdzie na otwartą wodę, to powinno być spoko. Poczułem, jak po czymś przejeżdża. Uhuhu. Jest ciężka. Gdzie ty mi tam chcesz uciec w tę zatokę? Tam nie masz się gdzie schować. Oż ty, aż kopnęła. Jeszcze jakby się udało na dzień dobry tę rybę tak wyjąć. A wiecie, że ja lubię takie trudne łowienie. Co prawda nie jestem największym zwolennikiem holowania dużych ryb z ponad 100 metrów, bo to jest męczące przede wszystkim. Nie tylko dla mnie, dla ryby pewnie też. Ten hol będzie trwał i trwał, bo ja odzyskałem dopiero z 6 obrotów kołowrotkiem. A potrzebuję ich zrobić jeszcze pewnie koło 120. Ulala. Podoba mi się. Najciekawsze zawsze w takim łowieniu spod wysp, spod zaczepów, a tamte zaczepy są na pewno, jest to, że nigdy nie wiadomo, co się trafi, natomiast zawsze jest szansa na duże ryby. One tam muszą przesiadywać, po prostu muszą. Nawet jak nie chcą, to muszą. I nie jestem w stanie ocenić, jak duża będzie to ryba, ale idzie naprawdę ciężko. A może bym wam te sznurki stąd zabrał? O, to będzie trochę lepszy widok. Zobaczcie, jak ona ciężko idzie. Niesamowite. Ohoho, ale przygięła. To jest wędka do 180 gramów. To jest naprawdę kawał kija do rzucania. Jak ta wędka się tak zgina w ten sposób, to ta ryba musi być dobra. Wyszła nam na wodę. Piękna sprawa. Nie, na razie się daje ściągać jako tako. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Warto też zaznaczyć, że po takim holu, gdzie ryba wyciąga mi trochę linki z hamulca od czasu do czasu, linka na kołowrotku nie nawija się idealnie, kolejny rzut z pewnością nie będzie aż tak daleki. Ohoho, znowu coś przymurowała. Już mnie ręka boli. Szybko poszło dzisiaj? Dawno nie holowałem takiej ciężkiej ryby. I wiecie co, byle żeby ją zobaczyć. Ja już będę w raju. Chociaż ją zobaczyć pod nogami. A tam pod samą wyspą chyba jakiś drapieżnik regularnie uderza, ale dorzucić tam spinningiem chyba nie ma większej opcji. Ciężka ta ryba jest. Ona jest po prostu ciężka. A ja nie mam kołyski. No i właśnie zaczynam mieć wyrzuty sumienia. O, już myślałem, że zeszła. Uff. Co panikę siejesz? Wiesz, jak tu się ludzie stresują? Ryba trochę zmieniła kierunek, odbija w lewą stronę, co mi nie bardzo pasuje. Ale ja też ją holuję w lewo i nie za wiele więcej jestem w stanie zrobić. Najwyżej nam zabierze drugą plecionkę. Przeszła przez jakiś zaczep. Ale przeszła, więc okej. Kurczę, to za dobrze idzie, żeby się nie udało, nie? No właśnie jest poważniejszy zaczep. Nie. No nie rób mi tego. Uff.
kurde! Nie wierzę, no po prostu nie wierzę w tego pecha w tym roku. Nie ma przypon. Przetarła w zaczepie. No nie, no przecież to się nie dzieje. To jest najbardziej pechowy sezon w całym moim życiu. Rzadko mam okazję zmierzyć się z dużą rybą, a jeżeli już się trafi okazja do walki, to jest kolejna ryba, którą gubię w zaczepie. I to dosłownie wszystkie duże ryby w tym roku na metodę zgubiłem w zaczepach. Szkoda, bo się nie dowiemy, co to było, ale to był jeszcze cały kawał drogi do scholowania. Myślę, że luźno 50 metrów. Fajnie, płytko, wszystko ok. Ale ryby, no nie udało się. Mam wrażenie, że ona się spięła przed zerwaniem, bo poczułem na szczytówce takie puk i już był zaczep. Coś jakby przeskoczyło. Ale oczywiście tego się już nie dowiemy nigdy. Chyba na przyszły sezon zrobi bardzo duże zmiany w całym swoim sprzęcie, bo to nie może tak być. Na pewno sprzęt jest winny, a nie ja przecież, wiadomo. Nie poszło to zgodnie z planem, ale jest coś na pocieszenie. Na alebranie.pl promocje od -10 do -20% na całą spożywkę. Federbite'a, Osmo, Eskę, Apa, Aller Aqua i pewnie jeszcze coś, o czym nie pamiętam. Wszystkie waftersy, pelety, metod miksy, zalewajki, boostery od -10 do -20%. Dodatkowo z kodem OKO, jak zawsze, kolejne 10% rabatu. Wszystkie linki, jak zawsze, w opisie filmu, a ja mam nadzieję, że jakoś się odratujemy. Ryby, dajcie mi jeszcze szansę. No, jest szansa się poprawić. Tym razem na wprost. I też się rybka nie wydaje mała. Kurczę, ja czuję, że to jest dobry dzień, tylko to stanowisko może być trochę trudne. Jest fajnie, deszczowo, nie ma słońca. Te ryby nie wychodzą do powierzchni, muszą jeść. Znaczy powinny jeść. Znaczy jedzą póki co. Też nie przyjechałem z samego rana, bo byłem chyba o godzinie 10.30, zacząłem. Teraz mamy godzinkę 11.35. Jak na takie łowienie, w taką pogodę, 3 brania w godzinkę, to naprawdę dużo. Czy ty siedzisz w zaczepie? Bo tam pójdę po ciebie. I od razu wyszła. Zadziałało. I zadziałało na tyle skutecznie, że zeszła. Nie, ja nie wiem, co się dzieje w tym sezonie. Ulala. To chyba nie jest sezon mojego życia. Mam jakieś takie dziwne wrażenie. Bez problemu dzisiaj dorzucam. Naprawdę ładnie mi wchodzą te rzuty ostatnio. Trochę gorzej jest z finalizacją tego brania. Tej rybki jakoś bardzo nie żałuję. Ona nie była wielka. Podejrzewam, że to był glutek po walce, ale ta spod dużej wyspy. Tu było czuć, że ta ryba jest naprawdę bardzo ciężka. Poprzednio pod wyspę rzuciłem za daleko. Urwałem wszystko. I to jakiś bardzo duży i całkiem ostry zaczep, bo bardzo łatwo poszło. Więc troszeczkę lżej. Powiedzmy. Mamy też już dosyć spory przestój. Długo nie ma żadnego dotknięcia. No ale to nic. Szansę już miałem w każdym razie. Oby zdarzyła się jeszcze jakaś. Jak dobrze, że miałem rękawiczkę. Coś czuję, ohoho, że już bym nie miał palca. Nic się nie dzieje. Nie da się nie zauważyć, z pewnością. Natomiast oby coś mi dało jeszcze jedną szansę, a ja myślę, że kolejną rybkę z tamtego miejsca będę po prostu holował cały czas do góry. Zwiększy to ryzyko spinki zdecydowanie. Natomiast no nie chcę sobie pozwolić, żeby drugi raz ryba weszła mi w ten sam zaczep. Fajnie, że rzuty wchodzą idealnie. Jeszcze trafiłem chyba na szczyt górki. Tam to może być nawet za płytko. Jeszcze, żeby za tym szły jakieś sensowne ryby. Takie, które uda się wyjąć przy okazji. Byłoby całkiem miło. No, jeszcze raz, jeszcze raz. Prawa strona, ale to było mega delikatne i może nie być, nie dojść do skutku. Wyglądało trochę jak taka wzdręga, płotka, mały karaś. Coś takiego.
I chyba się rybka nawet nie zapięła. Chociaż jeszcze się coś ruszyło. To jest plecionka, więc oż, mogę wcinać. Mam dokładne przełożenie tego, co się dzieje przy podajniku. Jeszcze raz się przyknie i próbujemy. Dokręcę już kołowrotek, żeby nie było niespodzianki. Zobaczmy. Coś tam mamy, ale może to nie być wyjątkowo potężna ryba. Mam takie dziwne wrażenie. Jeżeli rybę da się holować samym kołowrotkiem, a tutaj jest takie pogranicze, trochę się da, trochę nie, to jest raczej nie potwór, chyba że się nam odpali gdzieś nagle pod nogami, ale szarpie w czasie holu niezbyt potężnie. Może to nie być potwór, ale wiecie, fajnie by było w końcu rybę wyjąć. Po dwóch z rzędu się nie udało. A jeżeli te wyciągniemy, to chociaż będzie statystyka. No, dwie wyjęte, dwie nie. Brzmi to trochę lepiej niż 3 do 1. Ua! Najgorzej. Mamy krąpia. Jak ci się podobała wycieczka ponad 100 metrów? Pełna wrażeń, nie? Zasuwaj. Opór wynikał oczywiście z tego, że ryba się pewnie kręciła trochę wokół własnej osi i wydawała się duża. Znaczy duża, większa. Moja super rękawiczka tej właściwej do rzutów nie znalazłem dalej. Nie to, żebym szukał. Po prostu mi nie wpadła w ręce przypadkiem. I jeszcze raz. Idziemy do wody i miotamy z całej siły. Jednak bliżej wyspy, w tej wnęce, drobnicy nie było widać. Oj, mocno wieje, zrobimy tak. Szczytówka pod wodę na samym końcu lotu. Dzięki temu, że dałem szczytówkę na sam koniec lotu pod wodę, złapałem plecionkę palcem tak, żeby się zatrzymała, to ten balon będzie znacznie, znacznie mniejszy. Natychmiast po rzucie. I to tak natychmiast. Lepsza ryba. Natychmiast, że natychmiast, w sensie dosłownie usiadłem i dopinałem zestaw i już było branie, które było w zaczepie i już nie mamy ryby. Co jest ostatnio na tych rybach? Miałem w życiu już lepsze sezony niż ten, zdecydowanie. Ta ryba, która teraz spadła w zaczepie, ale mimo wszystko spadła, z pewnością była większa, ale nie nazwałbym jej potworem. Po takim początkowym holu obstawiam, że miała w okolicach 2 kg. A ponieważ łapię tam już kolejny zaczep, to troszeczkę zmienimy to miejsce. Może innym razem, bo chyba się nie udało. Zniosło mi to trochę w lewo, ruszył się trochę wiatr. Ja na szczęście nie odczuwam, bo siedzimy przy takiej skarpie. Więc nie ma większego problemu. Gdzieś wyżej na pewno trochę wieje, bo widziałem, jak ten podajnik przesuwa się w locie w lewo. Piękny spław. Przy samej wyspie. Naprawdę piękny. 5 metrów od miejsca, gdzie rzuciłem. Na oko. Czy to jest ta ryba, która mi spadła i się teraz ze mnie śmieje? Wcale nie wykluczone, a patrząc na przebieg tego sezonu, nawet wysoko prawdopodobne. Zmiana taktyki. Wracamy do im dalej rzucisz, tym więcej złowisz. Zacząłem rzucać trochę inaczej, nie dzieje się nic, więc z całej siły. Godzina taka niewędkarska, 13:23, ale brzydko jest, powinny brać. Ja rozumiem, że można mieć nie najszczęśliwszy sezon w swoim życiu. Zwijałem lewą wędkę spod tej wyspy, znaczy nie rzucam pod samą wyspę, trochę bliżej. Zadzwonił telefon, tylko odrzuciłem połączenie, podajnik opadł na dno. Był zaczep i chyba właśnie urwałem przypon. Już tym poszarpałem chwilę i nie chciał pęknąć, więc podejrzewam, że teraz to już poszło. Tyle farta potrzebuję jeszcze w tym sezonie. Jedną dużą rybę wydłubać. Następnym razem spróbuję parę metrów bliżej. Tam nie ma metra wody. Chyba, że coś stamtąd weźmie. To oczywiście będziemy próbowali dalej. I też nie ma się co łudzić przy tak mocnych rzutach, bo tutaj wkładam w to może nie całą siłę, ale bardzo, bardzo dużo. Ta dokładność rzutu lewo, prawo, przód, tył to jest taka, wiecie, nie najlepsza z pewnością. Ale coś próbuję delikatnie na wprost nas. O rany.
szarpnie jeszcze raz, to spróbujemy chociaż. Ale tam jest chyba za płytko i drobnica nam się zaczęła tam dobierać. Ryby raczej nie ma. Ale to wyglądało wzdręgowo, płotkowo albo krąpiowo, co gorsza. Muszę rzucać parę metrów bliżej albo parę metrów dalej, a myślę, że bliżej będzie jednak trochę łatwiej. Trochę lżej. O! Wstałem rozprostować kości, coś ten lewy kij szarpnął. A szarpniesz jeszcze raz? Szarpnie. Ale prawdopodobnie wzdręga szarpała. Delikatny ruch szczytówki. Muszę w końcu trafić tą wędką tam, gdzie leżeć powinna. Jeszcze lżej. Za dobrze mi te rzuty wchodzą. Teraz głęboko. Pewnie dla odmiany rzuciłem za blisko, ale nigdy nie wiadomo. Sprawdzimy. Całkiem przyjemnie zaczęło się robić. Już bardzo delikatnie kropi. Nie ma wiatru, nadal. Jest nawet nadzieja, że troszkę rzeczy obeschną, zanim będę wyjeżdżał stąd. Natomiast co do ryb, no jak sobie teraz wybaczyć tę pierwszą zgubioną w zaczepie? Była ładna, dobra, ciekawa, a dalej się tam nie dzieje. Zaczęliśmy koło 10, z tego co pamiętam, a zbliżamy się do 14. Od razu było szarpnięcie, wszystko luźne. Znowu szarpnęło? Chyba coś tam wisi. Niezbyt potężne. Podejrzewam po samym braniu. Co, będziemy musieli chyba poszukać innego miejsca, bo to się robi takie niefajne, zwłaszcza, że tym razem podajnik spadł trochę głębiej. Nawet coś próbowała przemurować ryba, ale możemy nie powalczyć na rzutowych wędkach, kolego. Jeżeli to będzie wzdręga, płotka albo krąb, to trzeba się zastanowić, co robić. Przynajmniej podbijasz mi statystykę wyciągniętych ryb. Wow! Wow! Niesamowite. O, udało się. Piękna ryba trochę czasami. I jak tak o tym myślę, to spróbujemy to zrobić tak. Spróbuję rzucić trochę bardziej w prawo, bo przy każdym rzucie, z uwagi na ten lekki wiatr w lewo, gdzieś wysoko, znosi mi podajnik. Spróbuję trafić bardziej w prawą stronę. Jeżeli tam też się coś będzie działo, to przerzucając drugi kij, położę go na miejscu lewego, a lewy na miejscu prawego i prawym wtedy spróbuję połowić spod tej wysepki. Nie wiem, czy ktoś nadążył, bo chyba sam się zdążyłem w tym pogubić. No, trochę przesadziłem z tą korektą. Okej, nie jest głęboko. Może być. Poza tymi wściekłymi atakami drobnych ryb nie dzieje się absolutnie nic. Przymarło i zaraz chyba zrobię tak, jak mówiłem. Lewa wędka pójdzie zamiast prawej i będzie szła na róg wyspy. Prawa dalej będzie szła gdzieś w tę wnękę i będziemy liczyli na jakiś ciekawy przyłów. Po prostu odcięło nam ryby. Jestem prawie pewien, że ruszyłyby się wieczorem, ale niestety nie mogę zostać tak długo dzisiaj. Więc trzeba wywalczyć coś z tego, co jest. A ponieważ już po 14, można by zjeść jakieś śniadanie. Kabanosy znalezione na dnie samochodu. To jest zawsze dobry pomysł. Jeżeli mnie nie zaatakują po otwarciu, to musi być. Pachnie jak kabanosy. Będzie się dało zjeść. Do końca posiłku daję sobie czas na takie łowienie. Później musimy zrobić jakieś zmiany. Smacznego. Jeszcze nie dojadłem, a coś bierze. W końcu chowamy jedzonko. Może zaraz nam się objawi jakaś naprawdę wielka ryba. Nie chcę jeszcze przerzucać obu wędek, bo prawą położyłem jakieś 7-10 minut temu. Chcę, żeby sobie poleżała w tej zatoczce spokojnie. Więc może lewą wędkę? Czemu nie ma ryby? Jasny gwint dzisiaj. Lewą wędkę położę gdzieś w innym miejscu, trochę bliżej nas. Podejrzewam, że była kolejna wzdręga, płotka, coś w ten deseń. Nie zrozumcie mnie źle, bo fajnie, że tam się cokolwiek dzieje. Natomiast to odławianie wzdręg, płotek albo krąpi z ponad 100 metrów, no to nie jest przygoda mojego życia. Spróbujemy tak. Może na tej plaży, bo tutaj wszędzie jest piasek, w wodzie przynajmniej, będą chodziły chwilę jakieś ryby. Tylko tyle czasu, żeby ta prawa wędka tam odleżała swoje i zobaczymy, co się stanie.
jedziemy z moim planem. Czyli ta wędka, która od teraz będzie wędką z prawej strony, ma lecieć gdzieś pod te trzciny przy wyspie. Właśnie się ładna ryba tam pokazała, natomiast to są chyba drapieżniki. Więc trzeba rzucać całkiem delikatnie. O, ale się drobnice spłoszyło. Ja już wiem, że tam są wzdręgi. Tutaj już będę łowił na metod mix, bo o, szarpnęło coś. Znowu. Dobrze wyczułem, że będą wzdręgi. No, także to miejsce też będziemy musieli odpuścić. Liczyłem na to, że przy takim chłodnym dniu i przy mocno wyziębionej wodzie tych wzdręg już po prostu nie będzie. Ale są, niestety. O, widzę tutaj po plecionce, że coś dalej szarpie. Ale to coś małego, więc najpierw rzucę to i dopiero bierzemy. Piękne są te rzuty, idealne. Tylko ryby o tym nie wiedzą. Z jakiegoś powodu. I oczywiście usiadłem na koszu, to ta wzdręga już tam sobie odpuściła, co się będzie przejmowała, a może i nie odpuściła. Może i nie taka wzdręga mała? Znaczy myślę, że wzdręga, ale nie mała. Może tak dla odmiany doholuje jakąś rybę do brzegu. Ja nie mówię nawet, żeby ją wyjąć z wody, ale zobaczyć? Też by była miła odmiana. Kurczę, nie taka mała ta ryba, albo... Dobra, jednak trochę mała. Jak na wzdręgę? No trudno. Hopa. Więc musimy wymyślić jeszcze coś innego. Nie wiem, czy ktoś liczy, który to już plan dzisiaj się urodził w mojej głowie. Ja go nazwę kolejnym, po prostu. To będzie trudne, ale spróbuję rzucić w tą wnękę, ale bardzo blisko prawej strony. Najwyżej urwę w trzcinach. Udało się. I oby tam nie było wzdręg. Po prostu. O, lewy kij. I odpuścił, czy nie? W końcu chyba mamy branie, takie ludzkie. Wiecie, z nadzieją, że to nie będzie wzdręga. Nie wiem, jak holować bardzo delikatnie. Znaczy, wiem, jak się holuje delikatnie i właśnie tak to spróbuję zrobić, żeby tym razem ta rybka nam się nie zgubiła po drodze. Nieważne, co to będzie, na pewno nie będzie to wzdręga, płotka ani krąb. A przynajmniej niemałe wersje. Bardzo spokojnie. To się musi udać. Nie wiem, ile to trwało, ale myślę, że od dobrej godziny nie było nawet ruchu szczytówki i dopiero teraz pojawił się pierwszy. Żeby to tylko było coś jakkolwiek sensownego, bo ja już tracę wiarę sam w siebie. Chociaż strasznie dziwnie mi tu idzie pod brzegiem. Ale już niedaleko. Może zaraz się dowiemy. Dobra. Myślę, że już mogę powoli wstawać. Zobaczyć, co to jest. Pewnie karaś, tak to obstawiam. Tak jest, ale przynajmniej ładny. Chodź uczciwie do podbieraka, zróbmy to wszystko jak trzeba. Musimy cię, kolego, docenić dzisiaj, to bardzo. I to jest chyba to, co najbardziej mnie ciekawi w tym wszystkim, albo zadziwia. Okej, okay, zimna woda już. Miałem bardzo duży problem, żeby tego pięknego i bardzo grubego karasia wypiąć. A inne ryby jakoś spadają. Dwa wyjęte karasie. Żaden z nich nie był zapięty delikatnie, tylko naprawdę solidnie. A inne rybki jakoś mi pouciekały. Widzisz, jak fajnie zrobiłeś? Chodź do domu. No, uciekaj. Daleko masz. No, chyba ma dużo czasu. Jest, w końcu. Prawa wędka, czyli przy tym wejściu do zatoki. Tak to nazywam pieszczotliwie zatoką. W tej wnęce, w wyspie, blisko nas. I to nie może być karaś. Tyle szczęścia, proszę, dzisiaj. Nie ma żadnej szansy, że to jest karaś. Absolutnie żadnej. Chyba, że rekord polski. Ale chyba nawet na to jest zbyt waleczny. O, ciekawie ryba się tam kręci, próbuje się dostać do czegoś, pewnie do jakiegoś zaczepu. Nie chcę jej na to pozwolić, bo wiemy, jak to się skończy prawdopodobnie. Musimy ją stamtąd odsunąć te 5 metrów i później już możemy bardzo spokojnie holować. Tak jak poprzednio, spróbuję to wszystko zrobić dużo spokojniej, płynniej. Żeby dać sobie szansę w końcu wyciągnąć jakąś ciekawszą rybę.
nie wiem, nie umiem ocenić jej rozmiaru. Wagowo na pewno jest dużo, dużo mniejsza niż ta, którą straciłem w zaczepie. A ten zaczep pewnie był właśnie w tej odległości. Ona się tam próbuje wyrywać, ale nie da rady. Oby tym razem się udało coś, ale poszła na wodę. Oż ty! Zabierze nam drugą linkę. I to prawie na pewno. Albo już ją zabrała, chyba że przepłynęła jakoś obok, wartownie. Pod, nad. Jak przepłynęła pod, to źle. Jak nad, to ok. Już jest po 15, także po 5 godzinach chyba w sumie dostaje drugą szansę na wyciągnięcie czegoś ciekawszego. Ale spław, ale tam się nie da rzucić. To już właściwie w samej wyspie. O, czuję zaczepy. Teraz co robić, co robić? Wyjść spod parasola po pierwsze. Próbujemy do góry. Na pewno wolę, żeby ta ryba się spięła, niż żeby mi się urwała w zaczepie. Nie widzę innego rozwiązania. Próbujemy tak. Jedno co dobre, ta rybka nam cały czas płynie delikatnie w lewo. A teraz już w ogóle łatwo idzie. Jakby w ogóle nie była duża. Ciekawa sprawa. Żeby to się tylko skończyło trochę lepiej niż zazwyczaj się to kończy w tym sezonie i będzie można uznać ten zimny, deszczowy dzień za całkiem dobry. Zaraz mi się splączą te dwie wędki, ale nawet nie chcę próbować nic kombinować, żeby tej rybki nie stracić. Jedynie spróbuję ją przeholować kawałek w lewą stronę, tak żeby nam się odsunęła od drugiej plecionki. Nic więcej. O nie, ona była innego zdania i popłynęła w prawo. Idzie przy powierzchni. Oj, to będzie dobry ryb. Podajnik się zawiesił jakoś wysoko. Nie wiem czemu. O rany. Dobra, dobra. Słuchajcie, ja już mam ciśnienie 200. Piękna ryba. Pełnołuski karp chyba. Chyba. Bo zobaczyłem tylko łuski. Ale naprawdę duży. I chyba karp. Ja już myślałem, że się spięła. Chodź bliżej. Jezus. Chodź bliżej, żebym cię mógł zobaczyć. Czy ty jesteś karpiem, czy amurem? Wydaje mi się, że karpiem. Uhuhu, ale pojechała. Jeszcze jest za daleko, żeby próbować chociaż podbierać. I się zaczyna budzić. Poszła do dna i w lewo. Ale nie super mocno, to się da zrobić jeszcze. Dalej idzie w lewo. Jak mi się ręce trzęsą. Że cały się już trzęsę chyba. To teraz pomyślcie, jak duża musiała być ta pierwsza ryba, którą straciłem. W jakimś zaczepie, jak zawsze. Nie do wyciągnięcia? Nie, nie mów tak, Tomek, nawet. To jest karp na 99,9. Przez chwilę liczyłem, że to będzie amur, ale to jest piękny, sportowy, długi bardzo, pełnołuski karp. Ale śliczny. Czaj, 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 gdzie ty tam w to zielsko? Piękna ryba. Oż ty, centymetry. Już prawie podnosiłem podbierak. Chodź, daj mi drugą szansę, przyjacielu drogi. Musimy cię jeszcze podciągnąć. Dobra, centymetry, gościu, zabrakło. Ajajaj. Ale on jest śliczny, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Kurde. Jest! Wiecie, że się wypiął? Haczyk jest wbity w podbierak. W końcu! Sensowna ryba na metodę. Odejdę kawałek od stanowiska z rybą. Ty, przecież nie będziemy cię w wodzie mierzyć. Co ja robię? Już wiem, że wagę mam w samochodzie, a nie chcę go męczyć. Słuchajcie, popatrzcie na niego chwilę. Chyba sami rozumiecie, że mogłem gościa pomylić z amurem w wodzie. Tak mi serce przyspieszyło. Ty, gdzie ty masz resztę płetwy? Jasny gwint. W ogóle nie ma brzucha, a jest całkiem gruby. Piękna ryba. Podoba mi się tylko, kto cię tak załatwił z tą płetwą. Oj, bidoku ty. Ma 78. Tak? Czekaj, jeszcze raz zmierzymy. Bardzo grzeczny jest, więc mamy trochę czasu. Tak, 78. Więc pierwszy raz od dawna mamy sensowną rybę. W końcu, gościu.
bardzo Ci dziękuję. Jakkolwiek to nie brzmi, chciałem Ci podziękować. Szkoda tej pierwszej, bo na pewno była większa, ale... w końcu. Jakby na to nie patrzeć, w końcu udało się pierwszą większą rybkę od bardzo dawna złowić. Wyjątkowa ryba. Naprawdę łatwo go było pomylić z amurem w wodzie, dlatego moje serce nagle przyspieszyło. Już byłem pewien, że to będzie piękny amurek, ale może być i ten ładny karpik. 80 cm, ale wydaje się być naprawdę dużo dłuższy, piękny chudzielec. I jak na to patrzę, tym bardziej żałuję pierwszej ryby, którą straciłem w zaczepie, ale z tym już nic nie zrobimy. Naprawdę piękna rybka. Niech zasuwa i rośnie większe. Skoro daje radę z tą płetwą, to poradzi sobie i dalej. Chodź, drogi przyjacielu. O, jakiś ślimak niepotrzebny. Mój prawie amurze. To jest amur na miarę moich możliwości w tym roku, na metodę. Nareszcie złowiłem coś fajnego na metodę. Ta ryba nie miała 10 kg, na moje oko miała jakieś 6, może 7, naciągnięte by się udało. Ale w końcu jest to większa ryba na metodę, więc może w końcu się coś zmieni i zacznę łowić tak, jak się powinno. Mój czas niestety dobiegł końca, także tym jakże miłym akcentem z fajną rybą na koniec dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.